A teraz co? Musiałem wrócić bronić swego. Ja jednak wiem, że wielkie ambicje są raczej tylko wielkie niż korzystne. Bo i dla mnie niegdyś rozbłysło takie szczęście. Gdyby więc bogowie w powodzenie dawali także dobry rozum, to byśmy się nie zastanawiali tylko nad tym, co się stało, ale i nad tym, co się stać może. Bo niechbyś nie pamiętał o wszystkich innych przypadkach. Ja sam jestem dostatecznie pouczającym przykładem na wszystkie. Mnie, który niedawno stałem obozem pomiędzy Anienem i waszym miastem, występując do walki, prawie spinając się na mury Rzymu, iż tutaj, pozbawionego dwóch bohaterskich braci, sławnych wodzów, w obliczu murów prawie oblężanej ojczyzny, proszącego o oddalenie ode mnie tego, czym sam straszyłem onegdaj wasze miasto. Większe szczęście, tym mniej mu można wierzyć. Twoje położenie jest pomyślne, nasze wątpliwe. Dla ciebie więc, dającego pokój, pokój będzie zaszczytny i dostojny. Dla nas będzie on raczej konieczny niż chwalebny. Lepszy i także bezpieczniejszy jest pewny pokój niż spodziewane zwycięstwo. Pokój jest w twoim ręku, zwycięstwo w rękach bogów. Szczęście tylu lat nie wystawię więc na próbę jednej chwili. Bierz pod uwagę swe siły. Bierz także moc zmiennego szczęścia i niepewnego na wojnie Marsa. Zawierając pokój, wszystko masz w swojej mocy, Publiuszu Korneliuszu. Potem trzeba się zadowolić tym losem, jaki dadzą bogowie. Wśród niewielu przykładów szczęścia i męstwa pozostałby niegdyś na tej ziemi Marek Atiliusz, gdyby jako zwycięzca dał pokój proszącym go o niego naszym ojcom. No, był uparty. A przez to, że nie umiał złamać miary w powodzeniu, pohamować bijącego w dumę swego szczęścia, im wyżej się wynosił, tym haniebniej w dół runął. Jest co prawda dyktowanie warunków pokoju prawem tego, którego daje, a nie tego, który prosi. No to wiem. Ale może nie jesteśmy tego niegodni, by sobie samym nałożyć jakąś karę. Otóż nie sprzeciwiamy się temu, że wszystko, co chodziło w tej wojnie, należało do was. Sycylia, Sardynia, Hiszpania, wszystkie wyspy między Italią a Afryką, bierzcie sobie. My, Kartagińczycy, zamknięci w wybrzeżach Afryki, niechże widzimy was, rządzących, panujących na lądzie i morzu. Również poza naszymi granicami. Poza waszymi granicami. Nie mogę zaprzeczyć, że z powodu niedawnej, niedostatecznej szczerości w proszeniu o pokój, czy oczekiwaniu tegoż podejrzana, może się wydać ta punicka słowność. Jednakże wierność w zachowaniu pokoju w dużym stopniu, Scypionie, zależy od tego, kto o pokój prosi. A wasi senatorowie, jak słyszą, w niemałej mierze dlatego odmówili pokoju, ponieważ w poselstwie za mało widzieli powagi. Tu o pokój proszę ja, Hannibal. Także jest sprawa poważna, nie? Który bym nie prosił, gdybym nie wierzył w pożyteczność owego pokoju. I dlatego właśnie pożytku będę go szanował, dla jakiego go postulowałem. A jak w tej wojnie, ponieważ sam ją rozpocząłem, postaram się o to, by nikt jej potem nie żałował, póki mi nie pozazdrościli bogowie, no też dołożę starań, żeby nikt nie żałował wynegocjowanego przeze mnie pokoju. Także twoja wola, Scypionie. Młodyś do wojaczki skory, jam stary, zmęczony, to znaczy chciałem powiedzieć rozsądne, znaczy chciałem powiedzieć bez urazy młodzieńcze. Także zastanów się, czy warto się tak bić do końca. Weźcie sobie Hiszpanię, Sardynię, weźcie sobie. Zostawcie nam te ochłapy w Afryce, co wam zada się, prawda? Także Scypionie, ja wiem, że wcześniej tak trochę wciskaliśmy kit, ale teraz naprawdę... O pokój proszę, ja Scypion, ja! No. Tyle mogłem do swojej ojczyzny uczynić, no to tyle mogłem. Także decyduj, Rzymianinie, decyduj, co będziemy działać dalej.